Pokój i dobro, pokój i dobro. Witamy Was w 18 odcinku naszej serii Najwyższy Czas. I się cieszymy tym bardziej, że został już ostatni tydzień naszych rozważań, bo za tydzień będziemy przeżywali już uroczystość świętego Franciszka. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że z nami jesteście i mamy nadzieję, że będziecie z nami do końca. A teraz pauzujemy i zapraszamy później na rozważanie brata Savio. Znowu przypadł mi dosyć trudny rozdział do tego, żeby napisać do niego rozważanie, bo jak do tej pory to jest chyba najbardziej taki właśnie powiedzmy prawniczy rozdział, gdzie Franciszek po prostu zaleca spotkanie się braci ministrów ze swoimi braćmi oraz generalnie ministrów, coś co teraz nazywamy kapitułą prowincjalną i kapitułą generalną. Jednak zatrzymajmy się tak w myśli świętego Franciszka, co znaczy minister, kto to jest minister. Minister z języka łacińskiego jest to ktoś mniejszy. Magister od słowa magis to jest ktoś większy, minister ktoś mniejszy. Tak chciał święty Franciszek, żeby też nazywali się prowincjałowie, czyli ci, czy nawet generał zakonu, czyli pewne osoby, które powiedzielibyśmy mają władzę w zakonie. Minister prowincjalny i minister generalny. Już sama ta nazwa wskazuje na to, że mają być to słudzy całego zakonu, słudzy swoich braci. Kilka odcinków temu mówiłem o tym, że zakon to nie jest dobrze funkcjonująca korporacja. I podtrzymuję to, jednak na potrzeby przykładu wyobraźmy sobie korporację, jakąkolwiek. Jest prezes, jakiś szef, zarząd, potem inni pracownicy, sekretarki, potem jeszcze pracownicy, nie wiem, dajmy na to jacyś kurierzy, panie, które sprzątają, generalnie cała firma. No i każdy sobie myśli, prezes myśli tak, no beze mnie to ta firma w ogóle by nie powstała, beze mnie to ta firma no upadłaby, ja tutaj wszystko trzymam w swojej garści, daję pracę tym ludziom, ja jestem gość, oni beze mnie byliby nikim. Zarząd myśli, no, my to jesteśmy ktoś. Prezes bez nas nie dałby sobie rady, to wszystko by runęło. Ci na dole bez nas nic by nie ogarnęli, nie wiedzieliby co wiedzieć. My to jednak jesteśmy ktoś. Potem inni pracownicy myślą, tak, prezes i zarząd spijają śmietankę, ale to my pracujemy dla dobrobytu tej firmy. My to jednak jesteśmy ktoś, bez nas ta firma by upadła. Potem kurierzy myślą, no tak, oni niby pracują, ale to jednak my dowozimy ten towar do ludzi. Gdyby nie my, no to ta firma by upadła. Nie wiem, panie sprzątaczki też myślą, no tak, oni niby takie gryzi piórka, siedzą tylko przy tych biurkach i pracują, a to ja pracuję prawdziwie, fizycznie. Gdyby nie ja, to ten budynek po prostu byłby tak brudny, że nie dałoby się tu pracować i nawet ten prezes by nie dał rady zarządzać firmą. Ja to jednak jestem ktoś. Więc widzimy, że nieważne jaką funkcję spełniamy, nieważne jako kto pracujemy, zawsze możemy stawiać siebie w roli magistra, czyli tego większego, tego, który pogardza pracą drugich, tego, który czuje jakąś władzę nad drugimi, że gdyby nie ja, to inni w ogóle nic nie znaczą. A Franciszek pokazuje inną drogę. Nieważne co robisz, jesteś sługą tych, z którymi współpracujesz, tymi, z którymi żyjesz. Nieważne, czy jesteś prezesem, tak jak w tym przykładzie firmy, nieważne, jesteś mniejszy, masz służyć. I tym właśnie jest magister. I jeszcze jedna taka myśl z tego rozdziału. Bracia mają się spotykać i omawiać sprawy Boże. To jest pewna wskazówka,
że magister prowincjalny, magister generalny nie mają monopolu na prawdę, nie mają monopolu na rozeznanie to, co będzie najlepsze. Mają się spotykać z innymi braćmi i wspólnie rozeznawać. To nie ma być władza autorytarna, że ja teraz powiem i nieważne, jeżeli nawet bracia wiedzieliby, że się mylę, to mają mnie bezwzględnie słuchać, bo ja mam monopol na prawdę. Znamy z historii takie przykłady, że jeżeli dochodziło do takich zachowań, to zazwyczaj kończyło się to bardzo, bardzo źle. Dlatego, że jedna osoba może nie widzieć z jakiejś perspektywy, że po prostu jest w dużym błędzie i że brnie w coraz właśnie gorszy błąd. Więc takie myśli na dzisiaj. Jak traktuję ludzi z mojego otoczenia? Czy traktuję siebie jako ten większy od nich, lepszy? Czy może staram się być na co dzień ich sługą i właśnie ich stawiać sobie, że to oni są moimi panami? To im mam służyć. Dla nich mam żyć. I druga rzecz, czy słucham innych? Czy może jednak postawiłem siebie już w centrum swojego życia z tą myślą, że ja mam monopol na prawdę i nie muszę nikogo słuchać? Zostawiam Was z tymi myślami. Dobrego wieczoru, dobrych przemyśleń, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnych dniach. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.